Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Cię w czwartą niedzielę okresu zwykłego i zapraszam Ciebie do wspólnej medytacji, wspólnego zatrzymania się nad Słowem Bożym, które dzisiaj Kościół czyta na liturgii na całym świecie. To jest takie też piękne zjednoczenie w duchu, przy Słowie Bożym, jako bracia i siostry w Kościele katolickim, bracia i siostry w Chrystusie. Zapraszam Cię, żebyś też wziął swój egzemplarz Pisma Świętego najlepiej i przeczytał sobie z tego swojego egzemplarza te fragmenty. Odnośniki do tych fragmentów będą w opisie, można je tam znaleźć i pewnie będzie cały fragment Ewangelii. Do czego Ciebie zapraszam, żeby ten komentarz był jakiś taki osadzony na tym Słowie Bożym, przy też Twojej lekturze, jeżeli oczywiście masz na to czas i okoliczność i sposobność. Dzisiaj, tak jak w każdą niedzielę, trzy czytania, więc pierwsze z Księgi Proroka Sofoniasza, drugie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian i czytamy piąty rozdział Ewangelii Mateusza, kazanie na górze. I pozwólcie, że zacznę dzisiaj od Ewangelii. Kazanie na górze, czyli to osiem błogosławieństw, Jezus wychodzi na górę, to jest bardzo ważny też symbol autorytetu. Pan Bóg przemawia z góry, Pan Bóg na górze Syjon nadaje prawo mojżeszowe, nadaje dekalog, 10 przykazań, które staje się taką formułą życia duchowego, formułą życia religijnego dla Żydów i też my przyjmujemy ten dekalog, pragniemy żyć według tego dekalogu. Oczywiście czasem robi się takie że te osiem błogosławieństw to jest taka przeciwstawność tego dekalogu, ale w żadnej mierze rozumiemy to tak jak też rozumiemy Pismo Święte, że Stary Testament jest wyjaśniony w Nowym Testamencie. Nic nie jest zniesione w Nowym Testamencie, to co było ustanowione w Starym. Więc Jezus nie tyle ustanawia nowe prawo, co je wypełnia, nadaje nowy sens dekalogowi, 10 przykazaniom. Mówimy też, że chrześcijanie, uczniowie Jezusa to są dzieci, to są uczniowie, to są synowie. Ośmiu błogosławieństw, które właśnie wypełniają w duchu, w sercu, w miłości te 10 przykazań. Pięknie o tym też pisał Benedykt XVI, kiedy mówił, że osiem błogosławieństw to jest taki autoportret wnętrza Jezusa, autoportret Jezusowy, że czytając osiem błogosławieństw, widzimy, jakby czytamy życie Jezusa, czytamy też serce Boga. Doskonale też wiemy, że w tych ośmiu błogosławieństwach też jakby odczytujemy życie Maryi, tej, która dała światu Zbawiciela. I przez Maryję w tych ośmiu błogosławieństwach widzimy też autoportret chrześcijanina. Że często też jest, że gdzieś próbujemy gdzieś odnajdywać siebie, szukać swojej drogi właśnie w tych ośmiu błogosławieństwach. Co niektórzy nawet robią sobie rachunek sumienia, nie tak zwyczajowo właśnie na dekalogu, co na ośmiu błogosławieństwach, pytając się, czy jestem miłosierny, czy jestem czysty, czy jestem ubogi, czy jestem cichy, czy potrafię walczyć o sprawiedliwość w świecie. No właśnie, czy jest we mnie tęsknota dziecka Bożego, czy potrafię cierpieć prześladowania. Oczywiście możemy w tym wszystkim tak siebie to też widzieć, ale żeby to zrozumieć, osiem błogosławieństw, to trzeba nam, to też tak mówię, to też trochę za inspiracją, która kiedyś też mnie dotknęła, księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, który mówi, że osiem błogosławieństw, każde z tych błogosławieństw, żeby je zrozumieć, to trzeba czytać je trochę od tyłu. Czyli jak? Błogosławieni, bo do was należy Królestwo Niebieskie, którzy jesteście ubodzy w duchu. Błogosławieni, dlatego że posiadacie ziemię, dlatego że jesteście cisi. Że te błogosławieństwa, czyli błogosławieni, czyli szczęśliwi, nie rozumiemy tylko na zasadzie, jak coś zrobię, to coś otrzymam. Tylko Jezus mówi, błogosławieni jesteście, nie błogosławieni będziecie. Co to znaczy? Że te błogosławieństwa już w naszym życiu się wypełniają. Że to jest coś w moim zasięgu ręki, w moim zasięgu mojego życia, mojej wiary. Że to już otrzymuję. Pan Bóg mówi, otrzymujesz ziemię. Jesteś szczęśliwy. Jesteś dzieckiem Boga. Jesteś dziedzicem Królestwa. Te błogosławieństwa, one już się dzieją teraz w Twoim życiu. Jesteś nasycony. Nasycam Ciebie. Wypełniam Twoje serce. Jesteś właśnie Synem Boga. Królestwo Niebieskie jest Twoje. Jesteś szczęśliwy. Pan Bóg patrzy na Twoje życie, na to, co teraz przeżywasz i mówi, jesteś szczęśliwy. I teraz, dlatego, że jestem szczęśliwy, dlatego, że mam to doświadczenie dziecka Bożego, mam to doświadczenie syna, córki Boga, mam to doświadczenie nasycenia, potrafię
dokonywać pewnych wyborów. Albo jeszcze inaczej. Pan Jezus nam, mówiąc o tych błogosławieństwach, mówi nam to, że to otrzymujemy. I kiedy mówi nam ten początek, ubodzy w duchu, czystego serca, miłosierni, troszczący się o pokój, o sprawiedliwość, cisi, płaczący, pokazuje nam, co staje na przeszkodzie tego, że jeszcze nie rozumiem tego, albo nie doświadczam, albo nie przyjmuję tego szczęścia od Pana Boga. I często właśnie to jest to, ubodzy w duchu. Czyli co? Jestem szczęśliwy, ale nie jestem w stanie z tego szczęścia korzystać, dlatego że ciągle moje oczy wpatrzone są w pieniądz. Że więcej adoruję mój portfel, stan konta, niż ikony czy Najświętszy Sakrament. Że jestem szczęśliwy, ale nie otwieram się na to szczęście dlatego, bo ciągle jestem w jakichś nieuporządkowanych relacjach międzyludzkich. Że jest w moim sercu jakieś jeszcze miejsce, jakaś przestrzeń, w którym jest jakaś nieczystość, mnóstwo czy mało. Że jest we mnie jakiś taki niepokój, że jest we mnie taki smutek, bo coś po ludzku tracę i nie potrafię patrzeć na Jezusa. Dlatego dobrze jest rozumieć to się błogosławieństw w kontekście też dzisiejszych czytań. I chociażby tego pierwszego czytania z Księgi Proroka Sofoniasza, kiedy Sofoniasz mówi nam o szukaniu Pana Boga. Żeby wypatrujcie, szukajcie Pana Boga, szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. I ten, kto będzie szukał Pana Boga w swoim życiu, ten, kto będzie upatrywał, będzie mimo swoich słabości, mimo różnych doświadczeń, które będą dla niego trudne i niezrozumiałe, ale będzie potrafił szukać Pana Boga, to będzie szczęśliwy. To będzie szczęśliwy. Że może mieć mało, ale będzie szczęśliwy. Wielokrotnie to powtarzam. Wielokrotnie to też powtarzałem na kolędzie, którą też miałem taki też przyjemność w tym roku też pomagać jednej z parafii. Że kiedy ludzie mówili o tym, będę powtarzał, ja mam jakoś na tym jakieś... Jestem na tym temacie taki uparty. Myślę, że pozytywnie. Bo ciągle myślimy zdrowie, zdrowie, zdrowie. Zdrowie jest najważniejsze. Ojcze, zdrówko jest najważniejsze. Ale znam ludzi, spotykałem po tym kolędzie ludzi zdrowych, ludzi bogatych, bo myśli potem na pieniądze. Jak pieniędzy nie ma, to nie ma nic. Ale ludzi niesamowicie smutnych, ludzi niesamowicie rozgoryczonych, rozczarowanych swoim życiem i ludzi, którzy gdzieś zapomnieli o Panu Bogu. Przyjęli tą klątwę, no chcą próbować, ale już poddali się zupełnie. I spotykałem ludzi, i często tych spotykam, ludzi bardzo biednych po ludzku, którzy mają bardzo mało, niewiele, prawie nic. Ale ludzie, którzy nie są sami, mają rodziny, mają najbliższych i doświadczają tej relacji bliskości z rodzinami. I to dla nich jest bogactwo, bo też doświadczają też modlitwy, wspólnej modlitwy na przykład, że rodzice klękają z dziećmi do modlitwy. Nie? To jest dla nich bogactwo. Nie wyobrażają sobie niedzieli bez Eucharystii. To jest dla nich bogactwo. To jest to szukanie Pana Boga. Bo to jest też odkrycie takie właśnie, że kim ja jestem, kim tym wszystkim jestem, nie? Czy ja się w życiu nasycę tytułami, honorami, czy nasycę się tak naprawdę pieniędzmi, czy nasycę się podróżami, czy nasycę się, nie wiem, tym, że dużo mam, na wszystko mi stać. Paweł dzisiaj mówi bardzo nam z przekorą, pisząc list do Koryntian, do wspólnoty w Koryncie, ale pisze też do nas, bo Słowo Boże jest dzisiaj, nie? Że Pan Bóg wybiera tych, którzy nie są wielcy w oczach tego świata. Że to, co jest niemocne, to, co jest głupie, to, co nieszlachetnie urodzone, wywyższa Pan Bóg. Żeby być szczęśliwym, nie trzeba mieć ułożonego po ludzku życia. A żeby być szczęśliwym, trzeba pragnąć Pana Boga, pragnąć się nasycić Panem Bogiem. Szukać pełni szczęścia, pełni tego wszystkiego tylko i wyłącznie przy Panu Bogu. Kiedy patrzymy na świętych, czyli na tych, którzy są szczęśliwi, którzy są błogosławieni, ich życie nie było w większości udane po ludzku. Bez jakichś większych karier. Niektórym się udało. Ale tak naprawdę za życia, ale czasem może i po śmierci byli wyśmiewani, odepchnięci, niezrozumieni. Ale ich szczęściem był ich kapitał, który złożyli. Nie w banku szwajcarskim, ale w Panu Bogu. I tego sobie i Wam życzę. Żebyśmy przez tą niedzielę, będąc na Eucharystii, modląc się, próbowali szukać właśnie takiego szczęścia, którego nam nikt nie jest w stanie odebrać, którego nikt nie stanie nam jest wykraść, ale który będzie nieustannie procentował, mimo szalejącej inflacji, bo to jest kapitał złożony w sercu Pana Boga, bo to jest wiara Jemu, zaufanie Jemu. Bądźmy szczęśliwymi
Cieszmy się z tego szczęścia, które Pan Bóg nam daje. Cieszmy się z tego szczęścia, które Pan Bóg nam ofiaruje i składa w nasze ręce, w nasze serca. I to wszystko, co jeszcze mnie oddala od Pana Boga, to wszystko, co staje się moją taką przestrzenią, której jakoś nie chcę na Pana Boga się otworzyć. Niech ono to oczyszcza. Niech On nas z tego wszystkiego uwalnia. Niech przede wszystkim nam błogosławi. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia już jutro.